Po miażdżącym zwycięstwie pod Austerlitz nad połączonymi siłami austriacko-rosyjskimi, cesarstwo francuskie, rządzone przez Napoleona, zaczęło rozdawać karty na starym kontynencie. Kampania w ramach trzeciej koalicji była dla Francuzów bardzo wyczerpująca, mimo ogromnego sukcesu. Główna armia Napoleona pozostała w południowych Niemczech. Nie oznaczało to jednak zaprzestania dalszych działań. Po wygranej w Austrii i obezwładnieniu cesarstwa, Rosjanie wycofali się z Włoch, gdzie dotąd bronili terytorium Królestwa Neapolu wraz z Anglikami. Sami Anglicy, obawiając się bezpośredniego starcia z francuską armią, również wycofali się na Sycylię, pozostawiając Królestwo Neapolu samemu sobie. W lutym 1806 roku Napoleon rozkazał armii marszałka Massena uderzyć na Neapol. Miasto padło bez walki, a nowym królem Neapolu został brat Napoleona, Józef. Jeżeli jesteśmy już przy braciach, drugi brat Bonapartego, Ludwik, został mianowany królem Holandii. Na mocy pokoju w Presburgu utworzono także Związek Reński, czyli konfederację większości państw niemieckich pod protektoratem cesarza Francuzów. Związek miał być buforem między Francją a Prusami, które po klęsce Austrii umocniły pozycję jako lider środkowej Europy. Oprócz samych walorów geopolitycznych, Związek Reński dostarczał Napoleonowi około 60 tysięcy żołnierzy. Zawiązanie związku pozbawiło Austrii roli przodownika w Świętym Cesarstwie Rzymskim. Rola ta przypadła teraz Napoleonowi, który jako władca Francji i hegemon Niemiec mógł kreować się na następcę Karola Wielkiego, twórcę Wielkiego Państwa Franków. Tracąc faktyczną kontrolę nad I Rzeszą, cesarz Austrii Franciszek I po ponad 8 wiekach oficjalnie zerwał Święte Cesarstwo Rzymskie. Był to ogromny cios dla Austrii, która znajdowała się w ogromnym kryzysie i przez najbliższe lata zmuszona będzie trwać u boku Napoleona. Nastało lato 1806 roku. Oczy całej Europy zwrócone są teraz w kierunku Prus. Król pruski Fryderyk Wilhelm III w poprzednim roku, będąc zaniepokojonym ruchami Napoleona, był bliski dołączenia do antyfrancuskiej koalicji. Jednak wiadomość o klęsce pod Austerlitz ostudziła jego zapał i ostatecznie zachował neutralność. Mimo tego cały czas traktował Francję i samego Napoleona z dużą nieufnością. Głównie przez ogromny wpływ swojej żony, Luizy, która szczerze Francją gardziła. Oliwy do ognia dodała kwestia Hanoweru, który jako teren zależny od korony brytyjskiej okupowany był przez Francuzów. Napoleon rzekomo na znak pokoju zaproponował Prusom aneksję Hanoweru w zamian za kilka mniejszych księstw. Prusacy przystali na warunki traktatu, który rozwścieczył Brytyjczyków, ponieważ wcześniej zostali zapewnieni o odzyskaniu Hanoweru w zamian za pokój. Premier Charles Fox potępił zachowanie Prus, nazywając je mieszanką wszystkiego, co godne pogardy w służalczości, ze wszystkim, co odrażające w drapieżności. Król Fryderyk poczuł się oszukany, a jego doradcy nie widzieli innej honorowej opcji, jak wypowiedzenie otwartej wojny Francji. Niestety dla Prus już na samym początku Fryderyk popełnił kilka kardynalnych błędów. Przede wszystkim nie skonsultował się z pozostałymi państwami wchodzącymi w skład czwartej koalicji, czyli Wielką Brytanią, Rosją, Szwecją oraz Sycylią. A jak się okazało, armie tych państw były zbyt daleko, aby w miarę szybko pomóc Prusom. Zostali więc sami, wraz z małą pomocą Saksonii, przeciwko wielkiej armii Napoleona. Być może spowodowane było to chęcią udowodnienia wartości pruskiej armii, której piechota znana była w całej Europie jako jedna z najtwardszych na kontynencie. A tezę tą najlepiej obrazuje cytat francuskiego polityka Mirabeau, który stwierdził, że Prusy są jedynym krajem, w którym to nie państwo ma armię, ale armia ma państwo. Odnosiło się to jednak do czasów, w których władzę w Prusach sprawował Fryderyk Wielki. To właśnie za jego rządów Prusy stały się jednym z najpotężniejszych państw Europy, a wojsko siało postrach na wszystkich frontach. Fryderyk III chciał więc udowodnić, że armia Prus jest wciąż armią Fryderyka Wielkiego. I w istocie tak było, dosłownie. Armia pruska była armią już mocno zacofaną, używającą starej taktyki oraz starego sprzętu, co widoczne było przede wszystkim w artylerii. Nie zmieniało to faktu, że pruski żołnierz wciąż uchodził za jednego z najlepiej zdyscyplinowanych i wyszkolonych żołnierzy na świecie.
Czy jednak to wystarczy, aby stawić czoła rozpędzonej machinie Napoleona? Październik 1806 roku. Napoleon na czele 166-tysięcznej armii najeżdża Saksonią. Jego głównym celem od początku jest Berlin, którego upadek ma przyspieszyć klęskę Prus. Z tego powodu wybiera najkrótszą drogę przez Turyngię. Szybkie uderzenie na stolicę ma doprowadzić do sytuacji, gdzie główne siły Prus walczyłyby w odwróconym froncie, będąc odciętym od reszty kraju. Armia pruska podzieliła się na trzy kolumny, które dzieliło około 50 km. 75-tysięczna armia Karola Wilhelma ruszyła w kierunku Salle. 50-tysięczna armia generała von Rysiela kierowała się na Eisenach. Natomiast 55-tysięczna armia księcia Hohenlohe parła w kierunku Zwickau. Początkowo tempo armii francuskiej było imponujące, 25 do nawet 30 km dziennie. 9 października pod Schleitz korpus Murata starł się z tylnym pruskim oddziałem, rozbijając go. Następnego dnia korpus księcia Ludwika, kuzyna króla Fryderyka, został również rozgromiony, a sam książę Ludwik poległ w bitwie. Francuska armia skręciła na zachód. Po trzech dniach korpus marszałka Lannesa napotkał duże siły pruskie w okolicach Jeny. Nie czekając ani chwili, wysłał wiadomość do Napoleona, który sądząc, iż odnalazł główne siły pruskie, natychmiast wydał rozkaz koncentracji korpusu w bitwie nad Jenną. W zanadrzu zostawił jednak dwa korpusy, generała Bernadette i marszałka Davout, których celem miało być przekroczenie rzeki Salle i uderzenie na Prusaków od północnej flanki. Plan brzmiał doskonale, jednak Napoleon był w błędzie. Lannes stanął naprzeciw 35-tysięcznej tylnej straży głównych sił pruskich, dowodzonej przez księcia Hohenlohe. Natomiast 52 tysiące żołnierzy pod dowództwem księcia Brunswicku parło dalej na północ, wprost na siły marszałka Davout. Bitwa nad Jeną rozpoczęła się w gęstej mgle 14 października o 6 rano. Jako pierwsi uderzyli Francuzi. Głównym celem tych ataków było danie czasu oraz miejsca na przegrupowanie się kolejnym przychodzącym oddziałom i sformowanie ataku na centrum. Stopniowo Francuzi wyparli Prusaków z wiosek Klosewitz i Kospeda i wypchnęli ich znacznej siły w kierunku Lutzerody, gdzie skierowały się oddziały Lannesa. Generał Augereau skierował się na zachodnie skrzydło, natomiast wschodnią flankę obsadził generał Soult. Po kilku godzinach Napoleon zorganizował w centrum kilka baterii artylerii, aby wspomóc Lannesa w centrum. Około 10 zaatakował on wioskę Wirzenheiligen. Po zaciętych walkach udało się ją zdobyć, jednak kontratak Prusaków okazał się zbyt silny i zmusił Lannesa do wycofania się. W tym samym czasie Soult zdobył Klosewitz i odepchnął Prusaków. Jednak zupełnie niespodziewanie z prawej strony zaatakował jeden z dopiero przybywających pruskich oddziałów. Mimo niebezpiecznej sytuacji, lekka kawaleria poradziła sobie znakomicie z pruską piechotą. W końcu na pole bitwy przybył marszałek Ney, który ignorując rozkazy od razu rzucił się w wir walki. Nie przewidział jednak okrążenia przez Prusaków i tylko kawaleria gwardii ocaliła go od klęski. Siły Napoleona z każdą minutą rosły. Rano zaczął od 25 tysięcy ludzi, natomiast w południe miał do dyspozycji już 96 tysięcy żołnierzy. Rozkazał więc ogólny atak. Chociaż pruska armia starała się utrzymać linię, to pod ogromnym naporem Francuzów w końcu upadła. Dzieła dokończyła kawaleria generała Murata, rozbijając uciekające oddziały. W końcu przybyły posiłki generała Rysiela, jednak nie mogły już nic zmienić. Same zostały okrążone i rozbite przez artylerię i kirasjerów. W międzyczasie na północy, w kierunku Jeny, maszerował 27-tysięczny korpus marszałka Davout, który nie zdawał sobie sprawy, że już za chwilę, zamiast na pruską flankę, trafi na główną armię księcia Brunswicku, mającą dwukrotną przewagę liczebną. Gdyby tego było mało, nigdzie w pobliżu nie widać było korpusu generała Bernadotte, który miał wspierać Davout. Widząc, co się święci, żelazny marszałek, jak nazywano Davout, pokazał, czemu zawdzięcza swój pseudonim.
bez żadnych oznak niepokoju rozstawił swoje wojska i czekał na uderzenie Prusaków. Jako pierwsza zaatakowała konnica generała Blesiera. Nie zrobiło to jednak większego wrażenia na Francuzach. Następnie rozpoczęła się seria niezwykle krwawych pruskich ataków. Mimo dwukrotnej przewagi liczebnej, Prusacy działali zbyt wolno i byli słabo skoordynowani, przez co całkowicie nie potrafili wykorzystać swojej przewagi. W trakcie zaciętych walk, głównodowodzący książę Bruszwiku, Karol Wilhelm, został poważnie ranny, a dowodzenie przejął sam Franciszek Wilhelm, który w kluczowym momencie, myśląc, iż ma przed sobą samego Napoleona, zawahał się. Moment słabości bezlitośnie wykorzystał Davout, który rozkazał kontratak. W jednej chwili cała przewaga Prusaków stopniała, a kolejne oddziały uciekały z pola bitwy. Marszałek Davout odniósł niezwykłe zwycięstwo, mimo iż wszystko wskazywało na jego rychłą porażkę. Jednak cena za spektakularną wygraną była wysoka. Davout stracił 1/4 swoich wojsk, przy czym zadał Prusakom dwukrotnie większe straty. Po bitwie Napoleon, gdy dowiedział się o wielkim zwycięstwie marszałka, nadał mu tytuł księcia Auerstadt. Natomiast generał Bernadotte za swoje zaniechanie o mały włos nie stanął przed sądem wojskowym. Jego zachowanie Napoleon skwitował krótko i po żołniersku. Trzeba było go rozstrzelać. Mimo ciężkich starć statystyki jasno pokazują, że Francuzi pod Jenną i Auerstadt odnieśli potężne zwycięstwo, nokautując Prusaków. Pod Jenną Napoleon stracił 5 tysięcy żołnierzy w stosunku do 25 tysięcy martwych, rannych lub wziętych do niewoli Prusaków. Natomiast pod Auerstadt Davout stracił 7 tysięcy ludzi, zadając Prusakom straty około 15 tysięcy żołnierzy. Dodatkowo śmiertelne rany odniósł brunszwicki książę. Przez następne kilka dni rozbita armia pruska nie potrafiła zorganizować żadnego oporu przeciwko pościgowi kawalerii Murata. Kolejne pruskie miasta poddawały się praktycznie bez walki. Ciekawa historia dotyczy zdobycia Szczecina, który obsadzony był przez ponad 5-tysięczny garnizon. Gdy pod miastem zjawił się francuski dowódca lekkiej kawalerii, mający pod sobą około 800 ludzi, okłamał on dowódcę garnizonu, że jeżeli ten natychmiast się nie podda, na miasto ruszy kilkudziesięciotysięczna armia. Przerażony oficer pruski, pamiętając niedawną wielką klęskę, przystał na warunki i skapitulował, dopiero po fakcie widząc, że poddał miasto co najmniej 6-krotnie mniejszemu oddziałowi. 2 tygodnie po bitwie korpus bohaterskiego marszałka Davout triumfalnie wkroczył do Berlina. W końcu padły też ostatnie miejsca stawiające opór, Magdeburg, Preclau oraz Lubecka. 33 dni, zaledwie tyle potrzebował Napoleon, żeby całkowicie pokonać wielkie państwo pruskie, obnażając przy okazji jego wszelkie słabości. Jednak mimo chwalebnych zwycięstw, wojna nie była do końca wygrana. Król pruski odmówił podpisania pokoju z Napoleonem i bunkrując się w królewcu, oczekiwał na pomoc Rosji, która jako jedyna mogła uratować królestwo i powstrzymać Napoleona od całkowitej dominacji w Europie. Bardzo dziękuję, że byliście ze mną do końca. Jeżeli chcecie wesprzeć moją twórczość, a przy okazji wziąć udział w głosowaniu na temat, który zostanie poruszony w kolejnych filmach, zapraszam do dołączenia do grona patronów, gdzie oprócz tego dostajecie szereg innych korzyści. Zachęcam także do ocenienia, jak i skomentowania filmu oraz, jeżeli jeszcze tego nie robisz, subskrybowania kanału, aby nie przegapić kolejnych filmów. Dzięki za uwagę, do zobaczenia.